Cześć Aniołki. Dzisiaj przychodzę znowu z kolejnymi aktualizacjami. Ponieważ ostatnio były małe aktualizacje, więc ja ich nie nagrywałam. Doszedł, to czy była oczywiście aktualizacja tam w farmie Maleja i teraz doszedł tam na farmie Maleja nowy wyścig. Nowy wyścig i teraz doszły nowe rekwizyty wybiegowe, więc teraz tak szybciutko Wam przeczytam. Wyścig z ziemniakami, Malej przypadek tam zamówił zieleninę, coś tam jest, jakaś tam historyjka na stronie Stastable, to możecie sobie przeczytać. W każdym razie te przeszkody będą użyte w trakcie wyścigu, jest to wyścig na stałe. I teraz tak, taki skrót na temat wyścigu, gdzie znajdę ten wyścig. Na farmie Maleja, jak zacząć jeździć na farmę i przywitać się z Malejem, jaka nagroda, 150 punktów doświadczenia dla konia za pierwszy raz, a następnie 200 punktów doświadczenia dla konia w kolejne dni. Pamiętaj, że nagrodę otrzymasz tylko za pierwszą próbę każdego dnia. Oczywiście za pierwszy razem to chyba tam się dwa razy można dostać, no bo dwa razy można chyba sobie pojechać za pierwszy razem, nie wiem chyba. Tak to wygląda. W każdym razie, jak długo będzie dostępny wyścig bezterminowo? Czy ten wyścig ma jakieś specjalne wymagania? Konto stoi, dają kończyć zeszłotygodniowe zadanie. Pomagasz Malejowi przy uroczystości upamiętniającej jego krewnego. To już oczywiście zrobiłam. I teraz tak, nowe kurtki, tam koszulki, to jakieś tam ubrania. To jeszcze ewentualnie zobaczymy, czy tam coś ciekawego można kupić. Niższe ceny, obniżyliśmy cenę kuca walijskiego, oczywiście są kuce irlandzkie, kuce walijskie, przepraszam, trzeciej generacji. Ja tak ostatnio sobie patrzyłam, ale tak patrzę, coraz mniej się to kupowało, żebym więcej kupowała. I tak samo, że tamten koń, żeby miał wrzody. Także ten Apalusa, ale jak wiecie co, wszystko kupię, jednak zacznę mi chować wszystko. Dobierze do niego jakiś koniec. To może nieźle wyglądało. Także chyba go sobie też kupię przy okazji. I właśnie te walki sobie kupię. W każdym razie. Jeszcze jest zmiana sprzedawców, coś tam zmiana jest w tych w centrum strażników na posterunku Sekwoje, coś tam nowy przyszli, starzy gdzieś tam niby poszli, jakaś taka historyka, nie wiem o co tam biega. W każdym razie sklep z bonusami, to coś tam można dostać, ale nic ciekawego. No i za tydzień jakby tu jest, że Fama Male dostanie rekwizyty wybiegowe. I teraz idziemy właśnie do tych rekwizytów wybiegowych, zaraz sobie pojedziemy ten wyścig i te rekwizyty wybiegowe sobie obczajmy, coś tam sobie skoczymy i no dzisiaj ogólnie będzie dużo skakania i oczywiście będą z tego zdjęcia, bo poprzednio nie obrałam zdjęć, bo bez sensu odnowili jeden dom na tej farmie Maleja, nic takiego, także teraz będzie więcej na pewno zdjęć tych rekwizytów wybiegowych. Jak działa system ten rekwizytów wybiegowych, to tam to jak ludzie grają w Stastable, to każdy wie jak to działa, więc tam nie pojedziemy tam sobie pozmieniamy i tak dalej. Tu coś tutaj jest, powrót Winteli. Pewnie ci umknęło, że przez ostatnie tygodnie u Gorego w Mulan był 3 Winfele. No pojedziemy to sobie zobaczyć, ale raczej ja nie będę kupowała, bo ja już dużą część z tych koni mam pokupowane, także nie będę kupować, nie? Tych koni. One są magiczne, mają jakieś pandariańskie piękne barwy, oczywiście to są konie magiczne, więc to mogą sobie zmieniać, więc tylko sobie pojedziemy, zobaczymy. Na początku chyba pojedziemy sobie właśnie do Mulat i zobaczymy jak to tam wygląda. Ale mówię, że ja z tamtych koni nic nie będę kupowała. No i następne właśnie tu jest napisane, że następne będą czy słyszysz ten coraz głośniejszy ten mały kopy, czyli te walczyki nowe przyjdą. Dobra, w razie zaraz widzimy. Okej, to ja już jestem przy tych koniach magicznych. Zobaczymy. W ogóle zobaczymy po ile one są, ale ja ich chyba raczej nie kupię. A Winfel, okej. Pokaż jak ty wyglądasz.
599. Znaczy i tak mi nie stać, nie? Ale w tej chwili. Tego ewentualnie mogę kupić, ale on jest chyba taki straszny szary, jak jest zwykły. No mogę ewentualnie kupić takiego, bo teraz już, wiecie, teraz już można cały czas biegać. Jak się nie będzie chciało, to się nie będzie na tą zwykłą postać zmieniał. No nie wiem, mogłabym. Ale wiecie co? Ja chyba jeszcze na odcinku tam sobie doładuję Starcoinsy i chyba kupię jednak pewnego konia, którego na początku tak wybrzydzałam, że mi się nie podoba, że tam wygląda, jakby był chory. No ale wiecie co, stwierdziłam jednak, że chyba go kupię. To jest jeden z tych ostatnich koni, ale to na koniec odcinka. Także nie, jednak ewentualnie mogę tego białego z tym różowym kupić, ale ten niebieski też jest fajny. Nie, to środkowe zdecydowanie nie, jakiś zielony, nie wiem, zielono, brzowe, jakieś, nie, okropne. Dobra, w każdym razie my się widzimy już za chwilę, już na farmie Maleja. Dobra, to widzimy się za chwilę. Chciałam powiedzieć w farmie Steve'a, także na farmie Maleja. Okej, to już jestem u Maleja, także nawet mam jakieś tam mini zadanko chyba, dobra? Zielenina, wszędzie zielenina. Sałata, cebula i ziemniaki. O, witaj Lucjana. Jak najbardziej lubisz jeść ziemniaki, gotowane, tuczone czy w potrawce? Dlaczego pytam? Bo widzisz, dawno, dawno temu świętowaliśmy tak zwany festiwal kartofli. A, coś tam, coś takiego było, pamiętam, no. Jednak co na co ci z małej wiary, co? Jednak co na co ci ludzie małej wiary z miasteczka nie doceniali wielkości ziemniaka i postanowili całkowicie odwołać to święto. Co by na to powiedział mój tatko? Odszedł 11 lat temu, więc nie doczekał dnia, a to dziwne. A ostatnio się okazało, że niby żyje. No dobra, to mniejsza o to. W którym anulowano festiwal kartofli. Naprawdę myślałem, że to święta powróci. Mój brat Balej dostarczył mu całą potrzebną zieleninę, no ale jak widać na zaznaczonym obrazku festiwalu nie ma. A warzyw jest coraz więcej, niż jestem w stanie zjeść. Mógłbym zrobić dobry gulasz, rzecz jasna, ale wtedy musiałbym zaprosić braci, czyli trzeba by też było powiedzieć klatnej, a przecież każdy wie, że ona zjawia się tutaj zdecydowanie zbyt często. Hej, może zrobimy ziemniaczane baterie, będą zasilały te dziwne wynalazki Kaneja. Może nawet Big Bony znalazłby coś dla nich zastosowanie. Chwila. Ty i Nowy Koń lubicie wyścigi, prawda? O, zrobię z nich to z przeszkodami. Zaczynamy? To do dzieła. Powójnowy to. Ja oczywiście będę jechała wolno, żeby tam się nie upnąć. O, coś na dla postaci dostanę. Dobra, super. Okej, okay, dobra. No to próbujemy. Okej. Okay. Ja tu nie widziałam, jak to wygląda, bo... A, i te wybiegowe sobie... No dobra, okej. Dobra. Okej. Okay. Idźcie teraz. Gdzie tu... Aha, teraz tutaj, okej. Okay. No fajne. Nie, no fajne przeszkody. Każda przynajmniej jest jakaś inna. Czyli każdej tak na dobrą sprawę można zrobić ten... Także każdy można zdjęcie zrobić. Fajnie. Super. Dobra. Idzie teraz? Okej, okay, dobra. Pojedziemy chyba sobie dwa razy. A można. Bo czemu by nie? I potem sobie włączymy te nowe, te wybiegowe. Okej. 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 Wyścig ukończony. Dobra. Okej, okay, to poczekajcie chwilę. Gdzie ten Maleń teraz jest? Gdzie on jest teraz? A, tutaj. No tak, patrzę, gdzie ja skończyłam? Dobra. Okej. Okay. To pójdziemy sobie przy okazji jeszcze raz. Dobra. Iha, a
Tata powtarzał, żebym nie bawił się jedzeniem. Nie mów nikomu, że Banej przygotował zieloninę, tak? Że ta nigdy... Co? Że ta nigdy nie się nie psuje? Więc jeśli zechcesz jeszcze raz wystartować w tym wyścigu, wyciągnę warzywa i znowu przygotuję dla ciebie to. Okej, dobra. To pojedziemy sobie od razu drugi. Jeszcze raz, tak, jeszcze raz. Czemu mnie? Dobra. No, jedź. Okej, no, jedź. Ale fajnie. Dobra, to powiem to z tej strony. Spróbuję, żeby to ładnie wyglądało. Wyglądało ten mój przejazd. Okej. Przepraszam. Okej. Triple bar. Fajnie. Okej. Kręte tutaj, dobra. Mi się udaje na razie. Okej. No fajnie. Za tydzień mają być nowe waliczyki i za 2 tygodnie ma być fabuła. Także zobaczymy, czy to będą te główne zadania za 2 tygodnie, także fajnie się cieszę już. Dobra. Gdzie teraz? Dobra. Okej. Dobra. Niestety, dobra, to na koniec, dobra. Okej. Trochę tam mam, dostałam chyba teraz za to też jakieś te punkty, chyba nie, nie trzeba dodawać u niego, dobra, okej. Zapomniałam, myślałam, że one same się. Odbijają, poczekajcie sekundę, dobra. Dobra, odebraliśmy. I teraz tak, jedziemy z potem na te, na ten, gdzie tu się te wybiegowe, tu się zmienia, dobra, okej. Dobra. Okej. I teraz poczekajcie sekundę, ja tam odświeżę bandicama. Okej, dobra. Już odświeżam bandicama. No to można sobie tam wybrać. Zobaczymy, co mamy na A. Okej. Dobra, obracam się. To są te podstawowe. To podstawowe to tam. Ale pojedziemy fajnie. Fajnie sobie, wiecie co, że można sobie teraz wybierać, jak się jedzie. Nie trzeba jakoś tam wiecie, można na przykład tak sobie zrobić, takie trudne zakręty na przykład, jak na zawodach na przykład, nie? Fajnie, okej, dobra. Ale tak, przy tych to i tak jakieś takie kółka wychodzą, okej. I tu sobie, pojedziemy, hop. Zatrzymanie, dobra, okej. No. Fajnie, dobra. Teraz co my mamy? No i w końcu będę mogła sobie zdjęcia porobić, w końcu będzie jakiś sens. Dobra, super. Co my teraz mamy? To są, nie wiem, czy to jest coś zieleniny? Okej, zobaczymy, pojedziemy sobie. Nie, no fajnie. Wow. Nie, no super. Bardzo fajnie. One z drągi spadają. No nie. Tak na skos to nie. Okej. Nie, no fajnie. Bardzo fajnie. Hop. Super. X. Dobra. I chyba teraz te... No, gdzie? To będą chyba najważniejsze... Najważniejsze to ustawienie. To czy te najnowsze chyba? Okej. Co my tu mamy? I teraz to są... Czy to są z tego wyścigu też? Nie wiem. Może po prostu jakieś one chyba są wyższe. Okej.
Nie, no fajnie. Bardzo fajny. Tylko spróbuj tak równiej na nie najeżdżać. A nie tak potem mi wszystkie drągi spadają. Spróbujmy tak, o, tak ładnie, wiecie, tak sobie najechać, tak. Da-da-da. Fajnie. Super. No na pewno tutaj to robię dużo zdjęć na tych przeszkódkach. Fajnie. Okej. Okay. Super. Dobra. A, wszyscy z taką. Takie dziwne coś. Dobra. Pojedziemy sobie jeszcze tutaj. Skoczymy. Okej. Okay. Dobra. I tutaj. Dobra. I teraz tak. Także to byłoby, no to jest to z tej aktualizacji i teraz widzimy się oczywiście tradycyjnie w stajni. Tak, jestem w stajni. No i tak jak mówiłam, jednak się zdecydowałam na kupno tego konia, o którym mówiłam, że on tam ma wrzodyn, ale jednak stwierdziłam, nie, całkiem fajnie wygląda. Nie kupowałam szczuchów dla postaci, no bo już ostatnim razem kupiłam, o, przy okazji kupowania tego gościa, czyli czy to jest ten sam? Dobra, to jest ta sama rasa, a ja się zastanawiam, jaka to jest rasa. Nowe walijczyki. Za tydzień będą nowe walijczyki, a to jest Apalusa. No i tego konia nazwałam Crazy Drop, no ponieważ no, szalone kropki. No, można powiedzieć o tym koniu, że to są szalone kropki, czy tam krople, więc taki mu przydomek nadałam. Jednak spodobał mi się ten, ale tylko ten jeden kanter mi się podoba. Inne mi się nie podobają, także jednak kupiłam mu ten niebieski. On ma niebieskie oczki, więc fajnie. Czekaj, a ty mieć do przodu. O, i tu mi się pokaż. Także tak wygląda. To miałam, czapek już miałam, resztę pokupowałam, tak, czapek i owiki już miałam w swojej szafie, więc tylko jeszcze tam mu kupiłam. No i tak się prezentuje. Także całkiem fajne. Oczywiście zmieniałam mu fryzury, bo te fryzury oryginalne, co one mają, to są nic nie do przyjęcia. W każdym razie taką grzewę tak mi się spodobało, bo jednak widać te kropki tam na jego szyi. No, i także tak się prezentuje. Także jestem jednak fajny koń. Dobra. I teraz tak, także ja te walijczyki, to chyba jednak tylko dwa walijczyki kupię, bo jakoś jednak przestało mi się podobać te kolory tych koni. Także już tam sobie doładowałam pieniążki na to. No i co? Także całkiem fajne jest te wyścigi na farmie Maleja. No i oczywiście tam porobię zdjęcia na tej farmie. Na Instagram co nad kanałem wstawię. W ogóle mam nadzieję, że ten film polubicie, że może mój kanał zasubskrybujecie. Zawsze można coś pod filmem, może jakiś komentarz napisać. Także dziękuję za te wszystkie subskrypcje, które są, za komentarze. A następny film, no nie wiem naprawdę jaki będzie, bo no, kiepsko u mnie w chwili z czasem, także nie wiem niestety jaki następny koń będzie. A śmieszne te konie, takie śpiące, jak to, już nie pamiętam jaka rasa, była też taka śpiąca te konie, one na okrągło śpią. No mam nadzieję, że u walijczyków takiego charakteru nie wstawią, bo po prostu, bo już mam dość takich tych koni, które co chwilę śpią. Także do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem kompletnie na jaki temat będzie temat. Nie wiem, czy to będzie na temat walijczyków, czy jeszcze wcześniej coś mi się uda nagrać. No dobra, to na razie. No to cześć.